Wjeżdżamy do Tarnowa, miasta powiatowego w województwie małopolskim. Tarnów leży przy ujściu rzeki Białej do Dunajca. Miasto zostało lokowane przez Spycimira Herbuleliwa na podstawie dokumentu z kancelarii króla Władysława Łokietka z 7 marca 1330 roku. Mijamy właśnie rzekę Białą. Tarnów powstał na terenie dawnej wsi rycerskiej, zmiankowanej w 1309 roku. Między 1328 a 1331 rokiem powstał tu duży murowany zamek rodu Leliwitów. Rozwój miasta przerwały pożary w 1483 i w 1494 roku, które zniszczyły drewnianą zabudowę. Podczas odbudowy przeprowadzono korektę planów lokacyjnych, co umożliwiło budowę kamienic z podcieniami. W wieku XVI przebudowano zamek i otoczono go murami bastejowymi. Tarnów był kilkakrotnie niszczony przez pożary. W 1772 roku do Tarnowa wkroczyły wojska austriackie. W ich rękach Tarnów był aż do roku 1918, kiedy to 31 października żołnierze 20 Pułku Piechoty oraz harcerze rozbroili żołnierzy austriackich. Jedziemy cały czas ulicą Krakowską. Pojawiła się sylwetka kościoła Świętej Rodziny. Jest to kościół konwentualny księży misjonarzy. Świątynię wzniesiono w latach 1904-1906 według projektu architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Jest to neogotycka trójnawowa bazylika z transeptem i prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Trzy portale nakryte są schodkowymi szczytami. Fasadę flankują dwie wysokie czworoboczne wieże, które przechodzą na wysokości korpusów ośmiobok. Nakrywają je ostrosłupowe hełmy. Hełmy wieży otoczone są ośmioma wieżyczkami narożnymi. Na transepcie umieszczono wieloboczną sygnaturkę z latarnią. Starówkę Tarnowa zwiedzaliśmy pieszo. Inne ulice oddalone od centrum podczas przejazdów do wybranych miejscowości ziemi tarnowskiej. Jedziemy Aleją Solidarności.
Aleja Solidarności przechodzi w ulicę Adama Mickiewicza. W tym okazałym zabytkowym budynku mieści się Urząd Miasta. Teatr imienia Ludwika Solskiego, który rozpoczął swą działalność w 1945 roku. Za nim jeden z budynków Poczty Polskiej. Mijamy Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza. Nie ma już województwa tarnowskiego, ale nazwa pozostała. Przed nami żydowski Kirkut. To jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich w Polsce. Za datę jego założenia przyjmuje się rok 1581. Ma powierzchnię 3,2 hektara i około 3000 zachowanych nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1667 roku. Mijamy tonące w zieleni bloki spółdzielni mieszkaniowej Jaskółka. Opuszczając już Tarnów, nie sposób wspomnieć o chlubie Tarnowa, żużlowcach unitarnów, popularnych jaskółkach. Stadion żużlowo-piłkarski nosi nazwę Jaskółcze Gniazdo. Wielokrotny mistrz Polski plasuje się niestety obecnie w drugiej lidze.